Witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii ZK74. Dzisiaj przeuroczy i przemiły gość. Osoba, która jednocześnie jest karotką. Zobaczycie dlaczego. Kamila Sidor, osoba, która... Sidor. Sidor. A właśnie, miałem się to zapytać, bo dużo osób mówiło Sidor i słyszałem, że się nie poprawiałaś, ale to może w takim razie... Czasami się nie poprawiam. Dobrze, czyli Kamila... Sidor. Kamila Sidor. Bardzo ładne nazwisko. To polskie? Zapytam od razu? Nie. No właśnie, bo to dużo osób chyba ma problem z wymówieniem. Tak, to jest nazwisko pochodzenia rosyjskiego. I faktycznie, jeżeli się wymawia to po rosyjsku, to jest Sidor. Mhm. Natomiast ja wolę spolszczoną wersję Sidor. Sidor, zapamiętajcie. W takim wypadku moje pierwsze pytanie od razu kieruję do ciebie. Dlaczego wsadzasz dziewczyny za klawiatury komputerów? I po co ty im obiecujesz tą rewolucję, która ma nastąpić, że one będą tam za chwilę tymi startupowiczkami? Ja myślę, że w ogóle nowe technologie są bardzo fajnym światem, bardzo światem, który się bardzo szybko rozwija, gdzie można realizować swoje projekty, gdzie można mieć pewien styl życia, taki, jaki się chce. Tak? Mhm. Można programować, czy robić grafikę, można być w domu, można być na Mazurach, można być za granicą, robić projekty w różnych miejscach. I myślę, że dziewczyny też powinny korzystać z takich możliwości i garnąć się do nowych technologii. A nie garną się? Garną się, ale bardzo słabo i jest naprawdę bardzo mało kobiet w IT. Mhm. Jest to około 10%, jeżeli mówimy o programistkach. Mhm. Trochę więcej, jak mówimy jeszcze o nie programistkach, ale osobach, które pracują w branży IT. I ja myślę, że to jest bardzo fajne miejsce mhm. i dziewczyny powinny iść do tego miejsca, tym bardziej, że część dziewczyn bardzo dba o tak zwany balans w życiu zawodowym i prywatnym. Mhm. I myślę, że IT jest w stanie to dać szybciej niż praca na przykład w korporacji, gdzie się pracuje od 8 do 16 bądź do 20. Czyli ty byś chciała, żeby, czy zachęcasz młode dziewczynę, bo głównie rozumiem, że no jednak kierujesz to nie, płci nie. pięknej. Tak, kieruję swoje faktycznie działania Giger Scarlet są nastawione na dziewczyny, na promowanie ich, mhm. na inspirowanie ich, mhm. motywowanie ich do tego, żeby pouczyły się programowania, żeby zaczęły robić startupy, żeby myślały o swoich projektach. Natomiast nie są to tylko młode osoby, są mhm. to też osoby, są to osoby w ogóle w różnym wieku. O 40 też są takie osoby? Tak, tak. Ostatnio na naszych warsztatach z programowania Django Carrots była pani, która przechodzi właśnie na emeryturę i postanowiła, że w końcu nauczy się programować po to, żeby otworzyć swój sklep internetowy, który sobie wymyśliła i teraz przechodzi na emeryturę i będzie miała czas, żeby mhm. rozwinąć swój projekt, o którym marzy od jakiegoś czasu. Piękne. To takie historie, które pokochają telewizje śniadaniowe. Powiedz mi, kiedy zaczęła się, wymyśliłaś ty sama, siedziałaś w domu i stwierdziłaś, tak, mam w sobie taką energię, że pociągnę ze sobą ileś tam osób, procent społeczeństwa i chcę nagle zrobić coś, co się nazywa dziwnie, bo to jest Geek Gears Carrots, tak? Tak. Czyli to jest no jednak anglojęzycznie brzmiące, potwornie skomplikowane do wymówienia, dlatego wszyscy mówią karotki łącznie ze mną, bo ten łamaniec językowy jest ciężki. Dobra, i co? Wyszłaś na fejsie napisać, hej dziewczyny, teraz będziemy się spotykały i sisters będziemy teraz mówiły o tym, że przejmujemy władzę w środowisku IT? Nie zaplanowałam tego. Nieplanowana rewolucja. Nieplanowana rewolucja. Tak chyba działają oddolne inicjatywy. Że one nie są zaplanowane, robi się coś spontanicznie, mhm. bo człowiek czuje, że ma ochotę coś zrobić, coś zmienić. I później inne osoby się dołączają do tego, wierzą w to i to rozwijają. Mhm. Bo w tym momencie w Geekers Carrots jest zespół 60-osobowy, więc to nie jestem ja, tak? To jest 60 osób. A więc powiedzmy, to nie ja robię, tak? Ja robię tam jedną 60, tak? 60 osób? Co robi 60 osób? Organizuję spotkania, okay. warsztaty. Czyli to nie jest tak, że to jest jakieś jedno spotkanie na jakiś czas, właściwie cały czas, codziennie, gdzieś... Ale wrócę do tego, jaki był początek. Przepraszam. Początek był taki, że pracując w Hardgamie, byłam odpowiedzialna za zorganizowanie pierwszego startup weekendu w Polsce. Mhm. I ja tam sobie postanowiłam, że 50% uczestników to będą kobiety. Ja zawsze się interesowałam kobietami. Czyli taki parytet postawiłeś. Tak, postanowiłam. Mój szef powiedział, że to jest bardzo ambitne. Jak będę miała 25% kobiet, to będzie sukces, tak? Okay. To, co ja zrobiłam? Zrobiłam dwie rzeczy. Pisząc press release'y, starałam się wykorzystywać dziewczyny, żeby dziewczyny coś powiedziały, dlaczego to będzie fajne, mm-hmm. że będzie to fajne wydarzenie. Wtedy Ola Sitarska się wypowiedziała.
Księżniczka polska. Księżniczka. To jeszcze było przed tym, jak była księżniczką, czyli ale już się zapowiadała bardzo dobrze. Kontessą, jak to się nazywa? Tak, więc w press release'ach i wiadomościach do mediów było informacje, były tam kobiety wrzucone, tak żeby pokazać, że to jest fajne wydarzenie też dla dziewczyn. To była pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą zrobiłam, namawiałam swoje koleżanki, żeby wzięły w tym udział. I też mieliśmy bilety i starałam się dawać zniżki dziewczynom, żeby też je zachęcić. Przyszedł piątek, startup weekendu i na 120 uczestników 10 było dziewczyn. Przy czym część z nich to były plus jedynki, dziewczyny, które przyszły ze swoimi chłopakami, mężami, żeby zobaczyć, co się dzieje. I no i wtedy przejrzałam na oczy, tak, że są dziewczyny, które zajmują się nowymi technologiami, są dziewczyny, które przychodzą na aule, na przykład przychodziły, które chcą robić startupy, no ale w ogóle ja przychodziłam. Tak, ze swoją kiedyś, jedynką. Tak, ze swoją jedynką. Albo jedynka przychodziła ale z tobą. Ale kiedyś robiliście taki albumik i pamiętam, że byłam aula dwa... Aula też jest kobietą. Tak, i tam były dwa moje zdjęcia, bo chyba wam brakowało do tego, żeby mieć tyle dziewczyn, żeby wam równo tam wyszły te rządki. Pytanie do edytora, faktycznie niewiele było, aczkolwiek teraz ze zdziwieniem stwierdzam, że jak patrzę na salę, to dużo więcej dużo jest więcej. Reprezentacji. Ale początki były faktycznie... Były. Mówmy się. Panowie w okularach, swetrach, programiści, oni tak, nie lubią takiego dziewczyńskiego elementu, no bo ich to rozprasza. Nie są do tego, wiesz, taki klasyczny przykład IT, tak? Widziałaś Silicon Valley, serial? Tak, widziałam. No panowie, jak widzą kobiety... Mam swoje zdanie na temat tego, na tego serialu. No i po tym startup weekendzie... Czyli 10 tylko osób przyszło. 10 na startup. Krzysiek powiedział, że to będzie 20, ty powiedziałeś, że będzie połowa, przyszło tylko 10 osób. Tak. Czyli no dramat, załamanie, depresja. Dramat. Co tu robić? Jak żyć? I jeszcze na tym startup weekendzie rozmawiałam z Patrycją Węgrzynowicz, która była mentorką, która jest i przedsiębiorcą, i programistką, i bardzo się udziela w społecznościach programistycznych, o tym, żeby, czy mogłaby nam zrobić jakiś wykład. I ja zaproszę dziewczyny i zrobimy coś dla dziewczyn. Spotkałam się z Magdą Wójcik. Z Magdą postanowiliśmy zrobić pierwsze spotkanie 7 lipca 2011. Czyli wakacje. Wakacje zrobiliśmy plaża, spotkanie. Zrobiłyśmy spotkanie w Noa Cowork. Zaprosiłam kilka swoich znajomych. Jeszcze znajomych zaprosili. Było nas 10-11 dziewczyn. Była Patrycja, która opowiadała o tym, co robi. I tak się zaczęło. Zaczęło się od tego spotkania. Później były kolejne spotkania. Później wiosną AntyWeb napisał o naszych spotkaniach. Ilona Grzymińska zrobiła wywiad. To było i po AntyWebie zaczęły się zgłaszać dziewczyny z innych miast, że też chciałyby coś zrobić, czyli coś takiego. Czyli Grzesiek Marczak zasiał, czyli ty zasiałeś ziarenko, Grzesiek Marczak rozdmuchał ten płomyczek. Dokładnie, tak. Rozdmuchał ten płomyczek, zaczęły się zgłaszać dziewczyny z innych miast, że chcą też robić takie spotkanie u siebie w swoich miastach. Na początku był Wrocław. Później chyba był Szczecin, później był Białystok, teraz dokładnie nie pamiętam kolejności. Natomiast w ciągu roku ze spotkań w jednym mieście zrobiło się spotkań w 11 miastach. I jeszcze i w tym tygodniu mamy kolejne miasto, które do nas dołącza, Bydgoszcz i być może coś w Olsztynie. Ale uda to nam się zrobić. Nie tylko już Polska, z tego co mi donoszą, ćwierkają ptaszki. Tak, od paru miesięcy też organizujemy spotkania w Berlinie i w Seattle w Stanach Zjednoczonych. No i teraz już chyba mogę powiedzieć, że... W Japonii? W Japonii spotkałyśmy się z dziewczynami, natomiast tam jest trochę inna kultura, inne podejście i nie jesteśmy, znaczy ja nie jestem osobiście przekonana, czy mogę dać coś dziewczynom. Jest inna jednak mentalność, inne podejście i nie wiem, czy z naszym takim europejskim podejściem nie zniszczymy komuś życia na przykład. Rozumiem. Natomiast mamy tam kontakty, są tam dziewczyny, które programują. Spotkałyśmy się z nimi dwa razy. Utrzymujemy oczywiście kontakt na Facebooku. Ale mówisz o czymś specjalnym, że już możesz powiedzieć? Tak, o specjalnym mogę powiedzieć, że... Premiera. Uwaga, uwaga. Spierniewice. Zaczynamy działać w Londynie i w Luksemburgu. O kurczę, czyli tak po wsiem, tak po prostu jedziecie po całym świecie. Dobrze, ale na razie po tej półkuli północnej. Północ, dobrze. Tak. Jakiego typu nie sprzedajesz obietnicę? No bo spotykać się, wiesz, no Aura Polska jest od 7 lat organizowana i w sumie można powiedzieć, no dobra, ci kolesie przychodzą, jedzą pizzę, czy wszyscy przychodzą, jedzą pizzę, posłuchają. Co takiego jest specjalnego, jaki jest komunikat dla dziewczyn, który wy sprzedajecie, który ty na początku gdzieś tam wydestylowałaś, że one jednak uważają, że to jest fajne i się tak właśnie jednoczą, robią te swoje spotkania i to trwa, no bo to rozumiem, że to nie jest tak, że jest jednorazowe. To jest bardzo dobre pytanie. Nie wiem, czy... Umiesz odpowiedzieć. Czy umiem odpowiedzieć. No ale jak wygląda takie spotkanie? Laski się spotykają? Tak. To, co jest
Myślę, to co nas odróżnia od innych spotkań barcampowych, to to, że my budujemy społeczność i dla nas bardzo ważne jest to, że ktoś nowy przychodzi na nasze spotkania, to jest włączany do tej społeczności, czyli jest witany, pytany, kim jest, co czyli robi. Jest to anonimowa osoba, opowiada o sobie. Rozumiem, no, kobiety lubią ze sobą rozmawiać. Stawiamy bardzo na relacje, na to, żeby te osoby, które przychodzą, poczuły się, że to jest dla nich miejsce, że mogą znaleźć coś dla siebie, czegoś się nauczyć, poznać inne ciekawe osoby. I takim dla mnie papierkiem lakmusowym jest to, że jak dziewczyny na przykład w wakacje nie organizują spotkań, to organizują sobie spotkanie na piwo, żeby wyjść na piwo i się spotkać, pogadać, zobaczyć, co u kogo się dzieje. Prosiuchy, tak. Po prostu, no, chcą tak? wyjść i powrótkować sobie. I tam się buduje prawdziwe relacje, tak? Prawdziwe relacje i myślę, że to takie nas odróżnia. Dobre relacje. Takie dobre relacje. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że my mamy taką politykę nadrzędną Kickers Carrots, że komunikujemy się przede wszystkim pozytywnym językiem. Czyli staramy się mówić, pokazywać fajne historie, dzielić się wiedzą, doświadczeniem. I ja myślę, że to jest to, tak? Że ludzie lubią pozytywne rzeczy. Oczywiście rozmawiamy o porażkach, o jakichś trudnościach, natomiast komunikujemy się przede wszystkim pozytywnym językiem i myślę, że to ludzi przyciąga, bo w dużych miastach, w Warszawie czy w Krakowie faktycznie nasze spotkanie są zdominowane przez dziewczyny, ale w mniejszych miejscowościach, na przykład nie wiem, w Rzeszowie czy w Łodzi, bardzo dużo przychodzi mężczyzn na nasze spotkania, bo dla nich to są spotkania, które są ciekawe, nie wiem, merytorycznie, albo pokazują jakiś hardware, który nie zawsze jest dostępny, żeby sobie obejrzeć, przetestować. Dla nich to jest ciekawe, tak? I myślę, że dlatego, że my się też komunikujemy pozytywnym językiem, każdy jest bardzo mile widziany na naszych spotkaniach, to po prostu ludziom chce się przychodzić, bo to są fajni ludzie, z którymi można porozmawiać i ludzie, którzy interesują się podobnymi rzeczami, nowymi technologiami, startupami. I myślę, że to jest to. Czy uważasz, że tego typu spotkania może nie tyle, co mają sens, bo te osoby same zdecydowały w swojej obecności, że mają sens. Tylko pytanie jakby, co dalej? Bo wiesz, wielokrotnie, tak sama powiedziałaś, ja mam takie samo poczucie, znalezienie dziewczyny, która by chciała aktywnie brać udział w tworzeniu jakiegoś startupu, jest strasznie ciężkie. Czy serio, nie tylko to jest moja opinia, nie tylko jakby jednostkowy przykład, tylko bardzo wiele razy słyszę, widzę, czuję, że po prostu jest to jakaś, nie wiem, czy bariera wynikająca z niechęci do podjęcia ryzyka, może strachu przed tym, że to jednak jest silnie zmaskulizowana grupa, tak? No bo ci panowie jednak występują gromadnie, oni sobie umieją zorganizować te tam swoje hackatony i tak dalej, sobie siedzą, piją te piwko, jedzą pizzę, ale generalnie to są panowie, tak? Jak patrzę na w ogóle landscape naszego wspaniałego ekosystemu startupowego, no to ile tych liderek możemy wymienić? Ola Lazar, tak? Gastronauci, Zuza Stańska, Daily Art. Wiesz co, no jest tych trochę dziewczyn. Wiem, ale one są jakoś poukrywane. Albo... Dlatego oni, właśnie ja mam trochę wrażenie, że kobiety mają problem z tym, żeby się chwalić swoimi sukcesami. Mają kiepski PR. Miały kiepski PR i dlatego jest Kickers Carrots. I my mamy trzy takie filary swojego działania. Organizujemy spotkania, organizujemy warsztaty, spotkania po networking, warsztaty po to, żeby podnosić swoje umiejętności i promujemy kobiety. Pokazujemy je w mediach, też budujemy relacje z mediami po to, że jeżeli jest jakaś audycja o drukarkach 3D, to żeby poszły tam dziewczyny i wystąpiły jako... Bo dziewczyny po prostu starają się być skromne. Widocznie zostałyśmy tak wychowane, żeby stać z tyłu i się nie chwalić, a mężczyźni są uczeni tego, żeby pokazywać, co robią, wychodzić do przodu. I trzeba dziewczyny pokazywać. Natomiast też jest ciekawą rzecz, obserwuję, że są dwa typy dziewczyn, przynajmniej ja sobie dzielę dziewczyny na dwa typy. Są dziewczyny, które są mniejszości i się z tym źle czują, nie mają z kim pogadać o jakichś tam problemach, muszą coś udowadniać cały czas, bo cały czas im się patrzy na ręce, bo to są dziewczyny. Jesteś dziewczyną, więc... Tak, więc się patrzy, jesteś w zespole jedna, więc każdy patrzy, co ty tam robisz i czy dobrze to robisz. Nie masz prawa do popełnienia błędu, bo zostanie to 10 razy bardziej wytknięte. I to jest jedna grupa dziewczyn, które chciałby to zmienić i się źle czują, nie czują się naturalnie. Natomiast jest druga grupa dziewczyn, które... Brat łata? Nie, to jest dziewczyn, które mówią tak, jestem jedna w zespole, ja wiem, jak to wykorzystać,
I dziewczyny jadą na tym, że są jedne, że ja myślę, że dużo dziewczyn tak samo PR-owo, tak? Jak idzie się do mediów i mówisz, że to jest dziewczyna, która programuje, to jest dziewczyna, która wynalazła nową substancję czynną na kamery, tak, to kamery są na nią, tak? I są dziewczyny, które potrafią to wykorzystać i czują się, że są w mniejszości, dlatego są bardziej zauważalne, mają jakby... Są świadome swojej wartości, dokładnie, widzą, jaka jest sytuacja i to są dwie grupy kobiet i trzeba o tym powiedzieć, że nie wszystkie kobiety stoją z tyłu i mają z tym problem. Część kobiet wykorzystuje tę sytuację i to, co ja robię osobiście, namawiam te dziewczyny, które działają w startupach, działają w IT, działają w biotechnologii, żeby wykorzystywały to, że są kobietami, bo teraz jest czas na to, że media są zainteresowane bardzo, wszystkie nie wiem, programy państwowe, unijne i tak dalej, są bardzo zainteresowane działalnością i przedsiębiorczością kobiet i można sobie i swojemu biznesowi pomóc przez tą modę i przez ten trend, który teraz jest.